Dzień dobry, jestem Ewelina Lekka i witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie z ciekawostką. Oglądajcie! W naszych domach spotkać możemy całą masę mebli. Tych nowych z sieciówek, od projektantów czy starych perełek. To nie mamy świadomości, co znajduje się w naszych wnętrzach i nawet nie czujemy potrzeby dowiedzenia się czegoś więcej na temat historii danego mebla. Często zauważam, że mieszkania Polaków wypełnione są tanimi chińskimi podróbkami krzeseł znanych projektantów. Dlatego dzisiaj uświadamiam nieuświadomionych, co mają w domu. Zaprojektowane w 2002 roku przez francuskiego projektanta Philippa Starka. Krzesło, jak nie trudno się domyśleć, zainspirowane zostało epoką baroku i w tej chwili uważane jest za jedno z kultowych krzeseł naszych czasów. Duch epoki baroku został zamknięty w takim jednym podstawowym piktogramowym kształcie. Ta forma baroku, bardzo zdobiona, złota, została uproszczona do prostych geometrycznych znaków, które stanowią symbol epoki. Krzesło zaprojektowane zostało z myślą o małych, ciasnych wnętrzach, w których dodatkowy mebel mógłby je przytłoczyć. Dlatego też krzesło jest przeźroczyste, aby znikało na tle innych mebli. Problem w tym, że w naszych domach bardzo rzadko, o ile w ogóle, pojawiają się oryginały produkowane przez giganta Kartel. W internecie aż roi się od tanich chińskich podróbek, które bardzo ładnie nazywane są krzesłami inspirowanymi Louis Ghostem, których cena waha się od 100 do 600 zł. Oryginały natomiast dostępne są tylko i wyłącznie w firmie Kartel za około 1000 zł i wzwyż. Kolejne krzesło na liście to krzesło z lat 60. DSW i DWA. Może brzmi ono tak tajemniczo i dziwnie, ale gwarantuję, że nie ma osoby, która chociaż raz nie widziałaby tego krzesła. Siedziska te zaprojektowali im sobie, czyli małżeństwo Ray i Charlesa, takiej najbardziej znanej pary w świecie designu. W podręcznikach jest sporo informacji o tym, że to Ray zajmowała się projektowaniem estetyki ich projektów, natomiast Charles był jakby głównym pomysłodawcą, a prawda jest taka, że małżeństwo bardzo się uzupełniało. Ray odpowiadała faktycznie za estetykę i opracowanie formy, za opracowanie takiego głównego wizerunku projektu, natomiast Charles reprezentował ich firmę, reprezentował ich projekty w mediach, dlatego też często te projekty są przypisywane jemu. On też studiował architekturę, dlatego też odpowiadał za techniczne rozpracowanie ich projektów. Very clever designer of this chair. Almost always when there's a successful man, there is a very interesting and able woman behind him. This is Mrs. Eames, and she's going to tell us how she helps Charles design these chairs. How do you manage that? Małżeństwo stworzyło wiele projektów, które miało wpływ na rozwój wzornictwa przemysłowego, a także architektury. Siedzisko DSW zostało zaprojektowane dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku i jest pierwszym fabrycznie wyprodukowanym krzesłem z plastiku. Projekt powstał w 1950 roku, czyli nie jest to współczesny twór, i został zaprojektowany specjalnie na wystawę, na konkurs Low Cost Furniture, czyli taki konkurs, który promował tani design, design, na który mogli sobie pozwolić obywatele, którzy stopniowo wychodzili na prostą tuż po zakończeniu II wojny światowej. W sieci możemy znaleźć naprawdę mnóstwo krzeseł, które są znowu przepięknie opisywane jako stylizowane krzesła na imsów. Chińskie podróbki dostępne są za około 150 do 200 zł, natomiast oryginał dostępny jest w sklepie Vitra za 1500 zł. I told you she is behind the man, but terribly important. Thank you, Ray. Na mojej liście nie mogłoby zabraknąć krzesła kuli, czyli tworu, który uważany jest przez wielu za projekt współczesny. Natomiast siedzisko powstało w 1962 roku. Zaprojektowane zostało przez fińskiego projektanta Eero Aarnio. Lata 60. ubiegłego wieku to postęp, technika, czas lotów kosmicznych i zabawy.
Fotele w tym okresie przypominały proste figury geometryczne. W przypadku tego fotela zostało stworzone wnętrze we wnętrzu kuli. Skąd pomysł na taki projekt? Plotka głosi, że zmusiła go do tego potrzeba. Zaczął więc projektować sam. Szkice jednak kompletnie nie przypominały tego, co można byłoby nazwać w tamtych czasach fotelem. Jego główną inspiracją był właśnie globus, który stał na jego biurku, czyli kula na stopce. Fotel ma nie tylko futurystyczny wygląd, ale też proces produkcji był bardzo innowacyjny jak na lata 60. Szasza siedziska została wykonana z włókna szklanego, wnętrze natomiast tapicerowane jest poliuretanową pianką. Co ciekawe, aby kupić taki fotel, musimy przygotować się na wydatek rzędu 2-3 tysięcy złotych za podróbkę. Natomiast oryginał kosztuje 16 tysięcy złotych u jednego, jedynego producenta, Adelta. Na dzisiaj to już tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście okazję spotkać się z takimi siedziskami. Nie zapomnijcie też zostawić kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!